Tegoroczne Dni Milówki miały szczególny charakter. Impreza trwająca 3 dni przyniosła wiele atrakcji dla mieszkańców, ale również i dla przybyłych turystów. To właśnie w sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie nowego amfiteatru przez wójta Roberta Piętkę, na który mieszkańcy gminy czekali od lat. Drugi dzień Dni Milówki miał mocno rokowy przebieg. Wystąpiła legendarna grupa Oddział Zamknięty. Natomiast w ostatni dzień imprezy jubileuszowy koncert wykonał miejscowy golec u orkiestra, grupa pochodząca z Milówki.